Hej, hej, kochani, dzień dobry, witam się z wami. Zaczniemy od holu. Ktoś pod ostatnim... Tutaj sprytny Ignacy. Tak jest. Witam was. Cześć, kochani. Będziemy dzisiaj robić projekt jako związania dla Slama Wika. Przedstawię wam, to jest Slama Samik. Slam Sam. Slam tak. Sam jestem? Tak. I będziemy dzisiaj robić związanie dla Slama Mika. Slam, powiedz sobie subskrypcję. Widzowie, zostawcie subskrypcje i lajki. Wiadomo, ile nam się uda, to subskrybujcie 100 tysięcy. A więc słuchajcie, przyszła do mnie paczka z... Mojito. W sumie mówiłam wam, że poszukuję kurtki. Miałam w ogóle całkiem inny plan na kurtkę. Właśnie z D-Street chciałam zamawiać sobie kurteczkę. Nie wiem, czy jeszcze jej nie zamówię, to jest, wiecie, niepowiedziane, ale wpadł mi w oko płaszczyk, który pokazywała jedna z dziewczyn na Instagramie. Ej, jak ja chcę nagrywać, to oczywiście jestem bardzo potrzebna. O, teraz coś powiedzieć. Niewidomy, tak. Tak, wiecie co, i jedna z dziewczyn pokazywała ten płaszczyk w kolorze czarnym. No i ogólnie spodobał mi się na niej i weszłam i ten płaszczyk kosztował 219 zł, a weszłam w wersję beżową, bo jakoś tak ja chciałam teraz kurtkę beżową, bo czarną mam. I patrzę, 139 zł. 139 zł. I zamówiłam, słuchajcie, właśnie ten płaszczyk. On jest bez kaptura, z takim kołnierzem. Wzięłam go w wersji w rozmiarze 36, no i właśnie tutaj mam cenę tą wyjściową, czyli 219 zł. I on jest, słuchajcie, taki z tych cieńszych. To nie jest typowy płaszcz zimowy i w ogóle, ale ta dziewczyna mówiła, że ona ma jasny i czarny, że ona w nim chodzi zimą nawet. Ja uwielbiam w ogóle takie kołnierze. Piękny kolor, ma bardzo ładny kolor, taki beżowy, czysto bym powiedziała beżowy. Jest wiązany. Czy mnie tutaj widać? Halo. O, on jest wiązany. Powiem wam, że naprawdę bardzo mnie zauroczył. Bardzo, bardzo, bardzo. No i albo można go właśnie tak, albo można sobie postawić kołnierz do... tego momentu jest zapinany, więc też spoko, bo mamy go blisko buzi, więc żeby było chłodniej czy coś w tym rodzaju, to o, i tak mniej więcej mi sięga. Powiem wam, że naprawdę bardzo, bardzo fajne i super długie rękawy. I myślę, że można sobie rękawy wywinąć, jakby były, bo ja mam ogólnie długie ręce, no i długi jest ten rękaw. Boże. Tak to wygląda bardzo, ale to bardzo mi się podoba. No i słuchajcie, za tą cenę można było po prostu nie kupić. Zapinany w dwóch rzędach, związywany, kieszonki, bardzo, bardzo ładny. I teraz słuchajcie, idąc tym tropem, nie wiem, jakoś tak wyświetliło mi się, słuchajcie, już sobie nie planowałam sobie kupić jeszcze jakiś sweter. I tak przeglądałam i właśnie w tym dziale wyprzedażowym wyświetliła mi się kamizelka. Kamizelka się mówi? Nie, to się mówi jak bezrękawnik. O, bezrękawnik i cena wyjściowa 179 zł, a promocja 79. I tutaj mamy podobnie, bo mamy ten kołnierz. Zapinana w dwóch rzędach. Nie, przepraszam, w jednym. W dwóch rzędach jest ten zapinany. Jak on się nazywa? A co ja w ogóle tutaj mam? Aha, Boże. Na lewej stronie ja mówię, jakiś sznurek tu wisi, a to od kieszeni. I tak to wygląda. Ja bardzo chciałam mieć też jasną kamizelkę, w sensie jasny bezrękawnik. O, i tak wygląda. I też wzięłam sobie w rozmiarze 36.
Więc proszę bardzo, ja lubię, mimo wszystko, że lubię mieć kaptur, ale powiem wam, że też mi się podobają te kołnierze takie. Ja w tamtym roku, zanim kupiłam tą kurtkę czarną w mojito, to też przymierzałam coś, ale nie wiem, czy w kolorze czerwonym, taki dłuższy płaszcz bez kaptura, właśnie z takim kołnierzem, ale jakoś mi tak nie leżał. Kurde, nie czułam się, ale przymierzyłam tą czarną kurtkę. Czasami tak jest, że wiecie, kupujecie jakąś rzecz, przymierzacie jakąś rzecz i jest tak... No niby macie wyobrażenie, że będziecie wyglądać super, a przymierzacie jest takie no, bez szału, a weźmiecie inną rzecz, włożycie na siebie i to jest to. To jest to, to jest to, w czym dobrze się czujecie, super wyglądacie i w ogóle. Więc ja miałam tak z tą czarną kurtką, więc taką kupiłam, no ale bardzo, bardzo, bardzo chciałam beżową kurtkę, a w sumie jak tam kupowałam, to nic w beżu fajnego nie było. A tu proszę, dwie okazje i to za taką cenę, proszę Państwa, to grzech było nie brać. Więc ja mam czarną tą, ten mój bezrękawnik czarny z Stradivariusa chyba. No i udało się jasny kolor. Ja uwielbiam jasne kolory, ale no niestety z tymi kolorami jest tak, że jak się ubrudzą, to wiecie, takie czarne możecie nosić, 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 zanim wybierzecie, a jasne to niestety często trzeba prać. I słuchajcie, zamówiłam sobie taki komplecik, a to już w normalnej cenie, sweterek z taką sukienką długą, sweterkową, o, na ramionczkach i do tego jest sweter taki maserek związywany, nie rozpinany, tylko on jest po prostu zszyty. I wiecie co, lubię ogólnie takie komplety, dlatego że ja mogę sobie to nosić na dwa sposoby, albo osobno, albo razem. I w sumie mam kilka stylizacji, a to już kosztowało normalnie i to wzięłam w rozmiarze XS i to kosztowało 199 zł. No może nie jakoś mało, ale tutaj mówię, mamy i sweter, i sukienkę i zaraz przymierzę i wam pokażę. Słuchajcie, sukienka jest, to jest rozmiar 34, ale... Śmiało 36 i wejdzie. I o, jak widzicie, jest taka dosyć długa, ołówkowa, bardzo, bardzo ładna. W ogóle taki super mięciutki materiał, że no wow. No i ten sweterek do tego. Ja mierzyłam w sumie tylko ten sweterek sobie, tak? Bo do babci mi to przyszło wszystko. I już mi się podobał sweterek. No i to było jako taki komplecik. O, właśnie tak na stronie. Nawet te ramiona tak szerzej. O, źle zrobiłam. Czy ja dam radę to zrobić? Czy ja dam radę? Jest, jest, jest. O! No i przywiązywane. O, na coś na tej zasadzie, wiecie, do tego na przykład długie kozaczki. Mega, mega mi się to podoba. Ja ogólnie uwielbiam takie ołówkowe sukienki, spódnice. O, proszę. Jak to ładnie, ładnie wygląda. No i nawet do tego piękna beżowa kamizelka. Boże, czemu, co ja mam z tą kamizelką? Bezrękawnik. I proszę bardzo, stylóweczka gotowa. I jeszcze w ostatnim czasie przyszły mi z René botki, które zaraz wam też pokażę, też w kolorze beżowym. Także faza na beż jest. Ja od lat uwielbiam kowbojki i właśnie w takim stylu zamówiłam też botki i one, boże, czy one kosztowały chyba 179 zł, no i akurat założę tutaj do tej, słuchajcie, wyrwałam sobie skórkę z pięty i no jestem cierpiąca, nie mogę w ogóle chodzić na lewą nogę, kuśtykam. Czy to będzie dobrze wyglądało? Chyba spoko. A może tutaj was dam. W ogóle nie zwracajcie uwagi na bałagan, no bo mówmy się, żyjemy w tym domu. O, także tak to wygląda. Chyba cień pada. Nie mam gdzie wam pokazywać. Kuśtykam, nie mam gdzie wam pokazywać tych stylizacji, no ale niestety no. Takie. Proszę, czy to widać? Czy to widać? O, mam nadzieję, że coś widzicie, więc słuchajcie, no tak, bądź też tak. O, no mega, mega, mega w ogóle, no ten, nie wiem, ale ja mam wrażenie, że beżowy i czarny kolor robią takie wow w tych stylizacjach. No nie wiem, ja jestem zauroczona beżowymi rzeczami i proszę bardzo, przykuśtykam jeszcze na chwilkę i... No, więc taki haul zakupowy z
ostatniego czasu. Jeszcze buty będę zamawiać na pewno. Bardzo bym chciała długie, właśnie mówiłam wam, chyba takie długie kozaki z szerszą cholewką, ale no właśnie z Gino Rossi mi się bardzo podobały, ale niestety ich już nie ma. Byłam nawet wczoraj w CCC i szczerze powiedziawszy nic mnie tam jakoś nie zauroczyło i nic w sumie tam. Bardzo dużo jest w ogóle czarnego koloru, bardzo dużo jest botków, kozaków i takich tych sznurowanych butów na takiej lekkiej, wyższej platformie. Bardzo, bardzo duży wybór czarnego obuwia. No, a ja poszukuję raczej czegoś w beżu, czegoś jasnego, no i zobaczymy. Jeszcze będę dzisiaj chyba składała zamówienie z Bonprixa i tam też mam takie dwie sukienki na oku, nie wiem, czy sweterek jakiś jeszcze czasem nie mu zamówię, zobaczymy, co tam mi wpadnie w oko. W ulubionych mam kilka rzeczy. No i tak w sumie, wiecie, dobieram, coś tam odrzucam, bo na przykład nie ma rozmiaru. No, ale też taką fajną ołówkową sukienkę wrócił rozmiar, ja miałam w ulubionych i tak na nią polowałam, bo jest piękna, bardzo mi się podoba. No i ja ją potrzebuję na pewno w tym najmniejszym rozmiarze, a nie było przez chyba z 2 tygodnie tego rozmiaru, a wczoraj wchodzę i jest. No i nawet właśnie ta czarna sukienka, znaczy to jest spódnica i nawet właśnie ten sweterek też będą fajnie razem wyglądały. Więc kochani, tyle jeśli chodzi o na tą chwilę o haul zakupowy. Idę te rzeczy powiesić, kartony powywalać, bo w ogóle nie miałam dzisiaj natchnienia nawet nagrywać, miałam dzisiaj nie nagrywać w ogóle, ale sobie pomyślałam, że kurczę, znowu to będzie stało, znowu to będzie, wiecie, gdzieś z kartona przekładane z jednego miejsca na drugie miejsce, więc idę za czasem, nagrywam i w ogóle właśnie mam jakiegoś pryszczola na buzi, tu jednego, tutaj gdzieś drugiego, w ogóle masakra. Paznokcie, no po prostu rewelacja, poskubane i w ogóle, bo lakierem ma. Chyba muszę sobie kupić formę do przedłużania i zrobić je, bo to dramat. I co jeszcze? A ktoś mi właśnie pod ostatnim vlogiem napisał, a kiedy ciuchy? No to masz co chciałaś, są ciuchy. Czy co chciałaś, bo nie wiem, ale to chyba był ktoś tam taki, że ciężko określić płeć. W każdym razie są ciuchy. No, więc coś tam nowego się pojawiło w tej szafie. I tyle. Słuchaj, płatunie. Dobra, słuchajcie, w tej samej pozycji. Fryzura też taka sama, ale dzień zupełnie inny. Przyszłam akurat, jestem ubrana w rzeczy, które zamówiłam sobie ostatnio w Sinsaju i szybciutko wam je pokażę. I w sumie są to dwie rzeczy i jedne buciki, które zamówiłam na Allegro. Zamówiłam je najpierw w rozmiarze 39, przyszło, ale się okazały za małe. No i musiałam domawiać 40, właśnie muszę odesłać te 39 i ja zamówiłam 39. Ja mam właśnie taki problem z butami, że mam albo 39, albo 40 i to nigdy nie jest powiedziane, czy trafię z rozmiarem. Z Rena zamówiłam sobie 39 i są ok. Tutaj zamówiłam 39 i były zdecydowanie za małe. 40 jest spoko, także no, ja zawsze mam taki problem, więc butów ogólnie boję się zamawiać przez internet. Znaczy boję się, ogólnie zawsze zamawiam z obawą, że będę musiała odsyłać, wymieniać i tak dalej, i tak dalej. No ale nic, nic się na to nie poradzi. I pierwsza rzecz, którą wam pokażę, to jest sweterek z Sinsaya i ja go mam w rozmiarze 30, w eserce 36 i to są właśnie, to jest taki sweterek, które są teraz modne w tym sezonie, czyli takie na guziczki krótkie i mimo, że to jest właśnie eseczka, to ona jest taka szersza i słuchajcie, mi się ogromnie podobają takie sweterki na przykład do ołówkowej spódnicy. Pięknie to wygląda, do tego botki i mamy stylizację gotową. Ja tutaj akurat mam je z jeansami i też mi się podoba ten zestaw. I może wam pokażę właśnie buciki z tego względu, że mam je na sobie, a też bym już zaraz je ściągnęła, bo na dworze jest niepogoda, ale w sumie ja dopiero wróciłam do domu, więc będę i tak odkurzała i myła podłogę, więc no, nic się takiego nie dzieje. I słuchajcie, nie wiem w ogóle, czy widać tutaj te moje buciki, czy je po prostu nie zdejmę chyba i wam tak po prostu je pokażę, bo chyba nie da rady, tak za ciemno jest. I ja szukałam
coś a la kowbojki, ale z szeroką cholewką, niewysokie i udało mi się znaleźć właśnie te buciki, dałam je do ulubionych, jeszcze sobie szukałam, obserwowałam i w tym czasie 39 wykupili, no i tak czekałam, aż te 39 dodadzą, jak dodali 39, okazały się za małe i tak musiałam zamawiać 40 i tak one wyglądają w takim brązowym kolorze, takie przecierane na czubkach, przecierane na piętach, z szeroką cholewką, także fajnie będą wyglądały do jakiejś spódnicy, spódniczki, sukienki. Właśnie z taką myślą zamawiałam, chociaż no też mi się podobają do tych jeansów, tak jak mam dzisiaj je zestawione i no wiadomo, każdy gusta, są gusta i guściki, każdy lubi coś innego, ale no mi akurat się kowbojki podobają od lat ja uwielbiam kowbojki, jak widzę kowbojki to od razu tak mi serce wali. I słuchajcie, super rzecz, którą sobie zamówiłam i w sumie to było tak, że miałam sobie zamówić jeszcze jeden taki, chciałam zamówić sobie jeszcze jedną sukienkę z mojito, ale po tej sukience z mojito, którą wam pokazywałam w poprzednich urywkach, jest spoko, ale ja przez moje hipsy, dipsy jakoś tak nie akceptuję w 100% mojej figury i właśnie takich obcisłych rzeczy, bardzo obcisłych na mnie. Aczkolwiek no nie, żebym miała z tym jakiś problem, że nie wychodzę i w ogóle, ale no stwierdziłam, że nie będę zamawiała kolejnej takiej kiecki, teraz być może trafię na coś fajniejszego. No i ja nie wiem, jak ja to zrobiłam, że zaczęłam szukać płaszcza, czy to mi się wyświetliło gdzieś na Instagramie, ja już nie pamiętam, ale jakoś trafiłam na Sinsaya i sobie myślę, może przecież ja chciałam taki kamelowy płaszcz. A tutaj patrzę, cena 139, tak chyba 139 zł. Kolor taki jak chciałam, krój taki jak chciałam i stwierdziłam, że ja wolę zdecydowanie kupić sobie ten płaszcz niż kolejną taką sweterkową kieckę. On jest dwurzędowy, więc no, na przykład moja mama nie lubi dwurzędowych. Mi to absolutnie nie przeszkadza. Ogólnie bardzo, bardzo ładny płaszcz, jak za 130 zł. Bo na Rizert też właśnie jest teraz takie podobne, ale nie wiem, czy czasem nie jednorzędowy, ale też związywany. Wyglądają identycznie na zdjęciu. To on kosztuje też chyba 139 zł, czy 129 jakoś tak, ale wyprzedany całkowicie, jeśli chodzi o rozmiarówkę. Tą, która mnie interesowała, więc no udało się tutaj. I słuchajcie, ja mam tutaj rozmiar S i tak naprawdę najpierw sobie wrzuciłam do koszyka M, nie sprawdzając nic kompletnie, po prostu, bo Sinsay raczej jest taka ta rozmiarówka mniejsza, stwierdziłam, że lepsze będzie na mnie, lepsza M-eczka będzie, ale jakoś mnie wyrzuciło w ogóle z koszyka, że nie było, już byłam w płatnościach i później coś mnie tknęło i sobie myślę, a sprawdzę, jaki rozmiar ma modelka. I się okazało, że modelka ma na sobie S-kę, więc stwierdziłam, że kurde, to w M-ce chyba będę wyglądać jak w worku na ziemniaki, więc sobie daruję. I kupiłam, zamówiłam eseczkę. I właśnie tą eseczkę mam na sobie. O. Troszkę niżej. No, nie mam gdzie wam kompletnie pokazywać takich. O. Ja mam 1,65 m. Jakby ktoś pytał i on mi sięga, to muszę rozciąć kieszenie, bo mam od razu ruch, żeby włożyć ręce w kieszenie, a niestety są zaszyte. No i słuchajcie, jak na mnie, na moje długie ręce, bo mama moja przymierzała, to na nią na przykład jest za długie, są te rękawy, ale dla mnie jest idealnie, także no jak szyty, bardzo, bardzo fajnie, ja właśnie mam taki szary płaszczyk i dla mnie taka pora jak jest teraz, jeszcze październik, trochę listopada, później powiedzmy marzec, kwiecień, to jest właśnie pora na taki płaszczyk, dlatego też... Co chciałeś? Słodkie. Co? Słodkie. Słodkie? Tak. Absolutnie, żadnych słodyczy. Patrzcie, przyszedł po słodkie. Mama. Co ty to, oszalałaś? Osalałaś, chłopie? No bananka możesz, oczywiście, że tak. Więc no powiem wam, że naprawdę jak za takie pieniążki, to nic tylko brać. I ogólnie byłam zdziwiona. Ignaś, ciutko. Banan uciekł, proszę. Uciekł mi banan. Jak za takie pieniążki, to naprawdę grzech nie wziąć. No i naprawdę, cena, jakość i w ogóle to, jak on wygląda, to jest
rewelacja, rewelacja, także Wam serdecznie polecam. No i tak, i jeszcze mnie muszę zamówić sobie właśnie z Bonprixa rzeczy i tak się cały czas zastanawiam, co tutaj wybrać i chyba coś z sukienek, albo może coś ze sweterków, właśnie takie sweterki mi się mega spodobały. Właśnie takie zestawione z jakąś taką spódniczką i w ogóle no super. On w ogóle w Sinsaju jest w przeróżnych, nie wiem czy on kosztował 49 zł, już nie pamiętam teraz, ale w przeróżnych kolorkach. Ale halo, czy tam może być trochę ciszej? Przepraszam. Ja mam w ogóle białą bluzkę pod spodem, więc mi widać, bo miałam go rozpiętego, ale później sobie zapięłam, bo mi było zdecydowanie wygodniej, no ale już bluzka była, więc no nie miałam się jak jej pozbyć. Także no ostatnio w ogóle częściej jestem w takich włosach prostych z grzyweczką, nawet mi się to podoba, tylko grzywka, żeby troszeczkę była dłuższa, żeby mogła ją, wiecie, tak lepiej wystylizować, ale dużo częściej jestem właśnie w takiej fryzurze niż w kręconej. W ogóle mogę troszeczkę takiego kucyczka sobie tutaj zrobić, więc też spoko. Wczoraj nawet byłam właśnie w takim a la koku. Słuchajcie, odszukałam troszeczkę wizualnie to, dlatego że związałam sobie włosy w kucyka, a miałam tą gumkę taką z takimi wstążkami i te wstążki związałam dookoła i to po prostu wyglądało jak jakbym miała koka na głowie, więc polecam, jak ktoś ma krótkie włosy. Może Wam kiedyś pokażę, jak będę akurat tak uczesana, jak to można zrobić i jak to wygląda, jest spoko. No, także tyle z zakupów moich. Chyba już nic nie kupiłam. Jeszcze tam Ignasiowi, jeszcze muszę chłopakom w ogóle kurtki zamówić, bo oni mają kurtki z tamtego roku. Oboje mają dobre, Alex w sumie ma dwie. No ale jeszcze chciałabym taką jedną, bo ta jedna jest taka na granicy bycia dobrą, a bycia niedobrą. Taka mogłaby być bardziej koło domu, więc coś muszę jeszcze zamówić Ignasiowi też, bo Ignaś ma jedną zimówkę. No, Ignasiowi w ogóle buty też zamawiałam zimowe i jedne z Kappy mu zamówiłam, a drugie z Big Stara. I może Wam pokażę te właśnie z Big Stara, może obie Wam pokażę pary. Czekajcie. Ignaś ma w ogóle kurtkę zimową, taką podobną właśnie do, no trochę inny odcień, ale w każdym razie taką brązowo-karmelową. No i to są te z Big Stara, takie traperki. Nie wiem czy one, chyba obie te pary kosztowały około 150-160 zł. Ja akurat zamawiałam na Allegro i też słuchajcie, zamówiłam mu 29, taki numer jak powinien mieć teraz. A się okazało, że te jakieś taka mała rozmiarówka, bo te 29 w ogóle nie wsadził na nogę. I już sobie myślę, dobra, zamówię 30 i 31, żeby sprawdzić. No i 31. Że jak coś jest jakaś mała rozmiarówka. Franki, proszę cię, no normalnie jakieś zakłócenia tutaj są. A drugie z Kappy, też właśnie w takim odcieniu, z takim jak widzicie kożuszkiem, takie już bardziej ocieplane. No i on ma ogólnie jeszcze śniegowce, ale śniegowce to już są takie, wiecie, typowo gdzieś tam na takie pogody już fest zimowe. Franki chce chyba pić i tak krzyczy na mnie, dlatego że o. Nie wiem, one mówię około 150, może 169, może 159 zł. Jakoś tak na Allegro zamawiałam. Akurat pisałam sobie traperki chłopięce i tak mi takie mi wyskoczyły. Także takie zakupy i tak jak mówię, jeszcze muszę chłopakom te kurtki, bo zamawiać jutro jadę do Opola z mamą, więc zobaczę w ogóle w Sinsaju na Ignasia, bo mi się podobały na stronie Sinsaja, podobała jedna kurtka na niego, ale na online jest rozmiar niedostępny, bym musiała zamawiać mu pewnie gdzieś 1,28 m już. Bluzy mu już takie zamawiam, one są takie troszkę większe, więc kurtkę tą ma obecną z Reserved i ma ją w rozmiarze 122 i w tamtym roku była taka większa. Nie wiem, czy nawet się Was nie doradzałam tutaj, którą zostawić. Już nie pamiętam, ale w każdym razie zostawiłam, bo zamawiałam najpierw 1,16 m, później 1,22 m, no i nie wiedziałam, na którą się zdecydować, ale w końcu 122 zostawiłam i super, bo na ten rok jest super. I jeszcze właśnie jakąś jedną zobaczyłam w Sinsaju, bo w Sinsaju były one po 59 zł czy 69 zł, więc spoko. Taka wiecie, do przedszkola, do biegania, do latania. Sam raz, a ja stoję dalej w tych butach, nie? Także no, zakupy zimowe poczynione i tak to. Podobno ma nas zaskoczyć zima, tak dzisiaj rozmawiałam z jedną panią, ale zobaczymy, dobra.
bez odbioru chwilą. No właśnie z takich spraw przyziemnych i domowych. Właśnie byłam dwa dni temu u pani doktor Frankiego, bo Franki zaczął mi znowu czepać uszami i taki specyficzny zapach ma z tych uszu. I on w lutym miał jakąś infekcję uszu, tylko że właśnie pani doktor nam dopasowała lek, wiecie, tak po prostu trafiła. A tym razem robiła cytologię, no i tam wyszło, że, no, że ogólnie ogromna drożdżyca, no i kropimy uszy, ale na razie w sumie dwa dni minęło i nie ma żadnej poprawy, także za 10 dni mam przywieźć ponownie próbkę do badania i zobaczymy, także jak nie urok ta sraczka, a prawdopodobnie to po kąpieli się tak nam zrobiło, bo właśnie ja niedawno Frankiego kąpałam, no i drożdżaki uwielbiają wilgoć, wodę, więc nam się zalęgły trochę. No i musimy to jakoś ogarnąć. Ignacy chodzi do przedszkola, słuchajcie, tak będę update'ować wszyscy co i jak. Ignacy chodzi do przedszkola, w tamtym tygodniu był 3 dni, bo po tych bańkach puściłam go dopiero w środę. No i dzisiaj jest czwartek, cały ten tydzień chodzi, jutro nie idzie, dlatego że mamy szczepienie już o 12. No a ja muszę jechać chwilę przed 12 w ogóle. Babcię moją zawieźć z wujkiem do chirurga, no i nie będę go, wiecie, dawała do przedszkola i zwalniała przed obiadkiem, bo on wie zawsze, że ja po obiadku przychodzę, więc niech tak pozostanie, także jutro ma wagary. No i dzisiaj w ogóle mieli dzień owoców i robili sałatkę owocową, wczoraj kupiliśmy przeróżne owoce, no i mówi, mamo, niestety musieliśmy zjeść tą sałatkę, ale w sumie, wiesz, ja lubię kiwi, bo tam też właśnie kiwi mu kupiłam i czekam na zdjęcia, jak będą na Facebooku dodane, jak tam dzieciaczki pracowały, co tam robiły, jak to wyglądało, no ale dzisiaj szedł z workiem owoców. No i na razie chodzimy do przedszkola, ale dzisiaj rano już glut nam się pojawił, więc nie wiem, jutro pani doktor go zbada, zobaczymy, jak będzie zdrowy, to się zaszczepimy, no i zobaczymy, jak ta sprawa z glutem się rozwinie. Tak niby ten glut to nam towarzyszy wszystkim, każdy gdzieś tam coś nosem ciągnie, no ale tak, tylko na tym się zatrzymało. Z Aleksem byłam zrobić zdjęcia do legitymacji, 4 zdjęcia, 6 dych. Zatrzymałam się w momencie, kiedy zdjęcia kosztowały 30 zł. Trochę mnie tak. I zrobiliśmy właśnie zdjęcie legitymacyjne, bo jadą do kina w poniedziałek i potrzebna jest legitymacja. Aleks ma już dowód ogólnie wyrobiony, no ale. Ale potrzebna jest legitymacja, więc dzisiaj jechałam szybciutko, żeby zwolniłam go z lekcji, żeby zrobić te zdjęcia. Bo jutro już piątek, także powiem wam, że cały czas jakieś sprawy domowe, cały czas coś się dzieje i niby, wiecie, ja tak sobie myślę, kurczę, ja mam takie normalne, zwyczajne życie, ale cały czas coś, cały czas zajęte, cały czas coś jest do ogarnięcia, cały czas jest coś do zrobienia i tak jakoś, kurczę, czas leci, już jest, słuchajcie, 20 zaraz października. Wow, a w ogóle dzięki, słuchajcie, za życzenia wszystkie urodzinowe. 15 października skończyłam 35 lat, moi drodzy, także taka już poważna liczba, taka już jestem kobieta, taka prawdziwa kobieta. Więc dziękuję wam pięknie za wszystkie życzenia i na Instagramie, i na Facebooku, i w wiadomościach prywatnych. No, także tak, moi drodzy, strzeliło mi te 35 lat. Już zaraz będzie 5 dni po urodzinach, więc no... Dzisiaj tak z babcią rozmawiałyśmy, że naprawdę ten czas tak zapierdziela, że nie wiadomo kiedy kolejny tydzień zleciał, zaraz wszystkich świętych, no i tak, i zaraz grudzień będzie i muszę przygotowywać się do zrobienia kalendarzy adwentowych, ja już sobie zbieram roleczki od papieru i będę musiała kupić jakiś papier kolorowy, bo będzie mi potrzebny i na pewno wam pokażę, podzielę się jakim pomysłem, jaki pomysł mam na ten kalendarz, nie żeby mój, bo się inspiruje, ale może i was zainspiruje i wy sobie też taki zrobicie, także ja będę robiła na pewno tak, żebyście wy w razie w zdążyły, no ale myślę, że to w listopadzie i sobie przygotuję, a później uzupełnię, pokupię jakieś tam właśnie słodycze, pierdołki i będziemy wrzucać do każdego okienka, no może nie okienka, bo kółeczka. No i tak to w tym roku będzie. Ja sobie też jakieś zamówię, tylko nie wiem, czy z herbatkami znowu. Także coś pomyślę na pewno.
aczkolwiek jeszcze się nie rozglądałam, a może już trzeba by było, bo już wszędzie, słuchajcie, są święta pełną parą i wszędzie jest świątecznie i trochę mnie to denerwuje, bo ja tak wcześniej jakoś, nie, ja jestem po prostu na bieżąco z życiem, tak, jest, będzie jeszcze Halloween, więc dopiero Halloween i Ignaś sobie kupił taką dynię, torbę dynię, że będzie zbierał tam cukierki, jakiś tam strój musimy albo kupić, albo wymyślić i gdzieś tu po sąsiadkach, wiecie, on sobie pójdzie, bo on tam ogląda w różnych bajkach o tym Halloween, więc mówię, dobra, okej, okay, i dopiero Halloween, dopiero będzie no, święto zmarłych. Ja tak jak idę po kolei i na przykład ozdoby świąteczne chciałabym kupić w listopadzie albo nie wiem, no pod koniec nawet listopada, a już na pewno nie będzie wyboru, a teraz nie mam ochoty chodzić po sklepach i kupować rzeczy świątecznych ze względu na to, że ja się cieszę moimi ozdobami jesiennymi, dyniami, właśnie kolorem pomarańczowym, kolorem musztardowym, brązowym, złotym i tak dalej, no. Więc nie jestem pocieszona i denerwuje mnie to, że co roku jest coraz szybciej są te ozdoby, a później jak ja chcę coś dokupić, to już jest bida totalna. No ale no to też wpływu nie mam, więc najwyżej nie kupię. I tyle. I musimy się też, wiecie, powoli zacząć rozglądać za jakimiś prezentami świątecznymi. Myślę, że Ignasiowi będziemy jakiś zestaw Lego z Minecrafta na pewno, bo on interesuje się tym Minecraftem i też tak układa, bo on, Alex miał kiedyś kupowane zestawy Minecrafta i po Alexie właśnie mam puzzle. Różnego rodzaju Lego i on właśnie tam sobie coś układa, wiecie, jakieś tam te swoje szmery bajery, ja tam się nie ogarniam tego Minecrafta do końca, więc może coś takiego. No, więc dla Ignasia może coś z tego Minecrafta, coś tam może jeszcze chciał Megalodona jakiegoś tam, więc tutaj dla niego pomysły są. Dla Alexa myślę, że coś związanego z piłką nożną, bo on bardzo, bardzo, bardzo tak wiecie, się w tą piłkę wkręcił. Dzisiaj na treningu został i będę musiała po niego jechać 17:30, także myślę, że czas ruszyć dupsko i zacząć ogarniać, bo nic nie mam zrobione, bo jak rano wyszłam, tak wiecie, dopiero wróciłam, ogarnę sobie mieszkanie, wstawię obiadek, dzisiaj sos słodko-kwaśny, więc na szybko, z makaronem, filecik do tego, no i taki będzie dzisiaj obiadek i nie okręcaj się, a już będę musiała lecieć po Alexa. Mateusz dzisiaj wróci wieczorem, jutro jeszcze jedzie w trasę i weekend wolny. W ogóle w niedzielę jedziemy z Alexem na bitwę bramkarską do Wrocławia. Właśnie on się zapisał jakiś czas temu na taką bitwę. I tam no, takie będzie rozgrywki między bramkarzami, więc zobaczymy, jak mu pójdzie, bardzo jemu na tym zależy, on już od tamtego roku chciał na to jechać i właśnie zapisał się, także będziemy jechać, mam nadzieję, że pogoda dopisze, że będzie można gdzieś tam usiąść i pooglądać coś, bo jak na razie to u nas deszcz, jest jeszcze raz deszcz, dzisiaj cały dzień leje, jutro ma też cały dzień lać, więc no, pogoda barowa. I wchodzą, słuchajcie, piękne kubeczki, herbatki. Ja właśnie dostałam od chłopaków, Alex mi zrobił prezent urodzinowy, Ignaś też zrobił prezent urodzinowy i dostałam pięknego kwiatuszka i dostałam dwa piękne kubeczki i dostałam kapciuszki i dostałam cukiereczki, dostałam czekoladkę, także no, rozpieszczają mnie tutaj moje chłopaki. No i tak to, moi drodzy, bywa. Człowiek się starzeje, latka lecą, także cieszmy się z tego, co mamy, doceniajmy, słuchajcie, wczorajsza tragedia z Poznania, no w ogóle ja czasami tak się zastanawiam, co się dzieje z tymi ludźmi, co się dzieje z tym światem, do czego to w ogóle wszystko idzie, w ogóle wiecie, kwestia wyborów, też 15 października, wszyscy trąbili iść na wybory, teraz wszyscy gdzieś tam, jedni są niezadowoleni, inni są zadowoleni, jeszcze inni są w kropce. Ja byłam na wyborach, głosowałam, tematu politycznego nie podejmuję, trochę udostępniałam na swoim Instagramie. Mam mieszane uczucia tak naprawdę. Ale myślę, że dużego wpływu na to nie mam, więc pozostaje mi tylko i wyłącznie czekać, patrzeć i nie wiem, czy my mamy cokolwiek większego do powiedzenia w sprawach politycznych, w sprawach naszego kraju. Są rządzący i oni będą za nas wybierać tak naprawdę i zobaczymy, co przyniesie czas.
I tutaj wiecie, kwestia tych wyborów, kwestia tego właśnie, co dzieje się gdzieś tam za naszymi plecami. Tutaj właśnie tragedia z Poznania, tutaj Francja, tutaj Berlin i tak wiecie, z każdej strony coś. Ja tak się zastanawiam, o co chodzi w ogóle, co się dzieje z tym światem i do czego to w ogóle wszystko idzie. I tak naprawdę w takich chwilach doceniam, że mieszkam w małej miejscowości, jest cicho, jest spokój, czuję się tu bezpiecznie, czuję się tutaj dobrze. I właśnie wczoraj, jak odbierałam Ignasia z przedszkola, to właśnie chyba szłam z Ignasiem akurat do babci i Mateusz do mnie dzwonił i mówił mi, bo ja nie siedziałam akurat ani na internecie, ani telewizji nie oglądałam, więc nie wiedziałam i on mnie poinformował o tej tragedii, więc tak się cieszyłam, że ja swoje dziecko odebrałam bezpieczne z przedszkola i no powiem wam, że ja sobie nie wyobrażam tego, jak rodzice muszą się czuć, oddając dziecko do przedszkola i dostając taką informację. To jest po prostu, to jest... Nawet ja po prostu nie mam pomysłu nawet na to, jak w ogóle, no, jak to wszystko ogarnąć, jak to wszystko, wiecie, że tutaj tracą dziecko i to jakiś świr po prostu, stary dziad, tak za przeproszeniem, wziął nóż i zabił dziecko. No po prostu, no, Nie mam słów, no po prostu nie mam słów, jaka to musi być tragedia dla rodziców, dla rodziny. To jest no, ogromny ból i ogromne cierpienie, więc moje drogie panie, panowie, jak tutaj są, jak odebraliście bezpiecznie dziecko, swoje dziecko z przedszkola, to cieszcie się tym, ukochajcie, ucałujcie i mówię, cieszmy się z małych rzeczy, doceniajmy te małe rzeczy. Bądźmy tu i teraz i właśnie cieszmy się, że jesteśmy zdrowi, że mamy to, co mamy, że jest jak jest tak naprawdę, bo w każdej chwili może być gorzej i myślę, że jeśli jesteśmy zdrowi, to musimy to codziennie musimy sobie o tym przypominać, codziennie za to dziękować i być wdzięczni, więc tak, tyle co chciałam wam powiedzieć, zaupdate'ować i tyle. No więc kochani, tak troszkę zakupowo, troszkę pogadankowo, troszkę update'owo, troszeczkę i co u każdego słychać, nawet u psa. No ja idę teraz sprzątać, idę ogarniać, wstawiać obiadek i może wskoczę dzisiaj na Orbitrek, bo już mam dwa treningi za sobą w tym tygodniu. Jutro miałam iść na Zumbę, ale na Zumbę nie pójdę, bo jak będę w Opolu, to pewnie się nie wyrobię czasowo, więc dzisiaj na Orbitrek wskoczę, albo może jutro wieczorem, bo wczoraj robiłam trening, to dzisiaj zrobię sobie wolne. No, jakoś tak. Więc tak, jakoś czas, kochani, leci. Cały czas coś, ale jest fajnie. Ważne, że dzieją się raczej dobre rzeczy. I za to też jestem wdzięczna. Także słuchajcie, mam nadzieję, że u Was też wszystko w porządku, że się dobrze czujecie, jesteście zdrowi. Całuję Was mocno, ściskam Was mocno i w kontakcie jesteśmy.